Witajcie kochani! W poprzednich odcinkach omówiliśmy podstawy układu hydrauliki jednoobwodowej do wywrotu oraz jego kluczowe komponenty, takie jak pompy zębate, przystawki odbioru mocy PTO, zawory sterujące oraz sterowania pneumatyczne do układu. Dziś porozmawiamy o zbiornikach, filtrach powietrza, wężach i adapterach, a także o kilku ważnych zaleceniach. Zbiorniki hydrauliczne powinny mieć odpowiednią pojemność do siłownika. Miejsce montażu zbiornika za kabiną, z boku ramy czy w ramie samochodu również ma znaczenie. Zbiorniki mogą być wykonane z aluminium lub stali, co wpływa na wagę, cenę i estetykę. Należy unikać kolizji między zbiornikiem a innymi elementami naczepy czy ciągnika, dlatego tak ważny jest poprawny dobór typu zbiornika. Filtry powietrza są istotnym elementem w hydraulice i odpowiadają za filtrację powietrza oraz utrzymanie czystości oleju. Zabezpieczają one układ przed dostaniem się nieczystości z powietrzem zasysanym podczas pracy układu hydraulicznego. Należy regularnie wymieniać filtry, aby zapewnić prawidłowe działanie układu. Węże hydrauliczne, adaptery przyłączeniowe i szybko złącza to kolejne istotne elementy łączące, które należy dobrać zgodnie z wymaganiami konkretnego układu. Należy zwrócić uwagę na ciśnienie pracy węży oraz przepływ maksymalny, aby uniknąć tłumienia w układzie. Dobrze również stosować osłony spiralne, aby zabezpieczyć węże przed przecieraniem. Pamiętajcie, że optymalizacja ceny układu hydraulicznego może wpływać na parametry pracy układu, a tym samym na pracę wywrotu. Ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i znalezienie złotego środka między ceną a właściwym doborem komponentów. Czasem oszczędność kilkuset złotych na układzie mogą spowodować straty o wiele większe w pracy układu. Cena hydrauliki to nie tylko koszt komponentów i montażu, ale również eksploatacji w cyklu życia pojazdu. Jeżeli jesteście zainteresowani komponentami, które zapewnią bezawaryjną i długowieczną eksploatację, to zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.traxconcept.com, gdzie znajdziecie m.in. komponenty renomowanego włoskiego producenta OMFB, który dostarcza elementy prosto ze swoich fabryk. OMFB oferuje w zestawie wszystkie oryginalne części ze swoich fabryk, a nie jak większość firm, branduje komponenty innych producentów i oferuje składaki. OMFB jest producentem wszystkich komponentów, co stanowi o ich sile i jakości. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Stay with me, Asia Pieprzyca.